Zaczynacie dzień od kawy, potem wsiadacie do porannego pociągu, aby po godzinie zasiąść za biurkiem w swojej pracy. To codzienna rutyna dla milionów osób na całym świecie. Ale istnieją kraje, gdzie jest to po prostu niemożliwe. Tam nie ma pociągów. Islandia. Jeśli kiedyś zdecydujecie się odwiedzić krainę ognia i lodu, gejzerów, wulkanów, elfów i koni z uroczymi grzywami, nie liczcie na podróżowanie po wyspie pociągiem. W tym kraju nie ma publicznej sieci kolejowej. Co prawda na początku XX wieku próbowano połączyć linią kolejową Reykjavik, stolicę kraju, z Selfoss, największym miastem na południu Islandii. Ale ostatecznie zdecydowano, że wystarczą zwykłe drogi. Większym sukcesem okazał się projekt budowy kolei na terenie Reykjaviku, gdzie dwie lokomotywy przewoziły skały z kamieniołomu do portu. Teraz możecie je zobaczyć w miejscowym muzeum. W latach 30. XX wieku funkcjonowała też kolej rolnicza w gospodarstwie mleczarskim na obrzeżach Reykjaviku. Pociąg przewoził towary na terenie farmy, lecz kilka lat później pomysł zarzucono. Dlaczego na Islandii nie ma kolei? Istnieją trzy powody. Surowy klimat, niewielka populacja i jej miłość do samochodów, które stanowią główny środek transportu w tym kraju. Ponieważ na Islandię przybywa coraz więcej turystów, na drogach z lotniska panuje wzmożony ruch. Pojawił się więc pomysł, by wybudować szybką kolej Lava Express łączącą port lotniczy Keflavik z Reykjavikiem. Jednak wciąż nie wiadomo, czy uda się zgromadzić odpowiednie środki. Bhutan. Na drugim końcu świata leży kraj, który mierzy szczęście narodowe brutto i gdzie temperatury są dużo wyższe niż na Islandii. Mimo to Bhutan nie może pochwalić się siecią kolejową. Tym razem wszystko sprowadza się do pieniędzy. Kiedy rzucicie okiem na mapę Bhutanu, dostrzeżecie głównie góry i wzgórza. Budowa kolei oznaczałaby więc kopanie tuneli i konstruowanie wysokich mostów, a to byłby niezwykle drogi projekt. Ponadto milionowa ludność Bhutanu nie jest równomiernie rozproszona, a większość ciągle migruje. Tak więc pieniądze zainwestowane w budowę i utrzymanie kolei nie zwróciłyby się. Podobnie jak w Islandii, planuje się tu budowę linii kolejowej łączącej południową część Bhutanu z Indiami, ale kwestia finansowania tego projektu wciąż jest otwarta. Andora. Andora jest mikropaństwem leżącym w Pirenejach, między Francją i Hiszpanią. Do działających tu ośrodków narciarskich z całym swoim sprzętem możecie z sąsiednich krajów dojechać tylko samochodem lub autobusem. Nie myślcie jednak, że brak kolei wynika z niewielkich rozmiarów Andory. Nawet Watykan, najmniejsze państwo świata, ma swoją linię kolejową o długości około kilometra. Andorę i Bhutan łączy jedna rzecz – górzysty teren. To jest właśnie powód, dlaczego nie ma i nigdy nie było tu kolei. W 2004 roku pojawił się plan budowy na powietrznej linii metra o nazwie Metro Eri, ale nie udało się go zrealizować. Libia. Libia jest jednym z państw, które swego czasu posiadały sieć kolejową, ale obecnie nią nie dysponują. Pierwsze 400 km torów kolejowych zbudowało tu Królestwo Włoch na początku XX wieku. Do 1965 roku rozebrano je na kawałki. Obecnie trwa budowa nowej linii kolejowej, która ma połączyć największe miasta Ras Agdir i Trypolis. Budowa się jednak przeciąga, jakżeby inaczej, ze względu na brak funduszy. Cypr. Jeśli zdarzy Wam się odwiedzić Cypr, to koniecznie zatrzymajcie się w Muzeum Kolei w Evryku. Zobaczcie modele stacji, wagony, zdjęcia i inne dowody na istnienie kolei w tym kraju. Ale to już historia. Zabawny fakt, sam Winston Churchill jako przyszły premier Zjednoczonego Królestwa odwiedził Cypr i zapisał, że na wyspie należy rozwinąć transport kolejowy. W 1915 roku w Evryku miała miejsce oficjalna ceremonia otwarcia linii kolejowej o długości 120 km. Transport towarów praktycznie nie istniał, więc linię kilka lat później zamknięto. Taki sam koniec spotkał inne linie kolejowe. Na znaczeniu zyskały drogi, a dworce zamieniono na posterunki policji i budynki komunalne. Malta. Oto kolejne wyspiarskie państwo na Morzu Śródziemnym i wspaniałe miejsce na wakacje, gdzie możecie wyruszyć w rejs, przejechać się autobusem piętrowym lub wynająć samochód, jednak nie znajdziecie żadnego pociągu. Dawniej istniała jedna linia kolejowa z Valletty do Mdiny, lecz nie była ekonomicznie opłacalna i została zamknięta. Zwiedzając wyspę, możecie natrafić na jej pozostałości. Obecnie publiczne autobusy na Malcie są mocno zatłoczone, a na ulicach panuje wzmożony ruch, więc kolej byłaby niezłym pomysłem. Jest jednak pewien problem. Na powietrzne linie kolejowe powodują zbyt duży hałas, a Malta jest gęsto zaludniona. Jedno miasto łączy się z następnym. Natomiast kolej podziemna jest zbyt droga i nieekologiczna.
Nie wiem jak wam, ale mi, gdy oglądam te wszystkie piękne wyspy, marzą się wakacje. Zastanawiam się, czy wolicie wypoczywać blisko domu, czy może macie ochotę na długie godziny lotu, by zobaczyć ciekawe odległe zakątki. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Kuwejt. W przeciwieństwie do wielu krajów na tej liście, gdzie budowa sieci kolejowej jest po prostu zbyt droga, w Kuwejcie pieniądze nie stanowią problemu. Państwo jest bogate w ropę naftową i być może jej nadmiar powoduje, że tak popularne są tu samochody. Kolei w Kuwejcie nigdy nie było i nie ma. Istnieje jednak plan zbudowania linii kolejowej o długości 1900 km, aby połączyć Kuwejt i Oman, a także systemu szybkiej kolei metropolitalnej dla rozładowania zatłoczonych ulic. Surinam. Jeden z najmniejszych krajów w Ameryce Południowej, Surinam, ma ciekawą historię związaną z koleją. W czasie gorączki złota przybyło tu wielu ludzi w poszukiwaniu łatwych pieniędzy, więc na początku XX wieku zaplanowano budowę jednotorowej linii kolejowej o nazwie Lava, aby ułatwić dostęp do złóż złota. Kiedy okazało się, że tego kruszcu nie ma tak wiele, na ile liczono, budowę wstrzymano. Budowa nowej linii nie wyszła jeszcze poza sferę planów. Na świecie jest więcej krajów, gdzie nie uda wam się złapać pociągu. Gwinea-Bissau, Rwanda, Somalia, Tonga i Timor Wschodni. A to tylko kilka przykładów. W większości przypadków budowa linii kolejowych jest zbyt droga i najprawdopodobniej nie byłaby opłacalna. Jeśli kochacie pociągi i nie potraficie wyobrazić sobie bez nich życia, mam dla was coś na pocieszenie. Kraje z największą siecią kolejową na świecie. Stany Zjednoczone mogą pochwalić się największą długością torów kolejowych. Jest ich tam łącznie 240 tysięcy kilometrów. Około 80% stanowią linie towarowe, a wiele z nich obsługują firmy prywatne. Narodowy operator pociągów pasażerskich, Amtrak, oferuje połączenia do ponad 500 miast w 46 stanach. Chiny to numer 2 na świecie pod względem linii kolejowych. Ich długość wynosi ponad 130 tysięcy kilometrów. Pociągi są najpopularniejszym i najważniejszym środkiem transportu w tym kraju. Tylko w 2018 roku pociągi narodowego operatora, chińskiego przedsiębiorstwa kolejowego, przewiozły około 3 miliardów pasażerów i tyle samo ton towarów. Rosja, największy kraj świata, zajmuje trzecie miejsce pod względem długości linii kolejowych, która wynosi ponad 80 tysięcy kilometrów. Koleje rosyjskie są monopolistą, przewożąc około miliarda pasażerów i tyle samo ton towarów rocznie. 12 głównych linii łączy Europę z Azją i Dalekim Wschodem. Najsłynniejsza z nich to kolej transsyberyjska, której trasa prowadzi z Moskwy do Władywostoku. Jej długość wynosi 9200 kilometrów. To iście epicka podróż. Nie mogłem się powstrzymać przed opowiedzeniem wam o tym wszystkim. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy więcej propozycji, które mogą wam się spodobać. Musicie wybrać jedną z nich, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.